Dzień dobry, tu Agnieszka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na spotkanie z Lunią, czyli Elżbietą Janulek, która mieszka w Belgii. Lunia jest bardzo wszechstronna. Jest śpiewaczką, profesorem śpiewu, naucza głębokiego, świadomego oddechu, maluje obrazy, pisze książki, nagrywa podcasty i filmy, poprowadzi swój kanał YouTube i TikTok i ma też grupy na Telegramie. Dzieli się wszechstronnie swoją obszerną wiedzą. Dziś porozmawiamy o sercu. Będzie sporo o sercu, stąd taka aura, a dokładnie o koherencji serca. Czym jest, jak do niej doprowadzić i jakie może mieć dla nas znaczenie. Kolejny temat, który jest bliski Luni i przedstawi nam właśnie swoją wiedzę, którą zdobyła w tym zagadnieniu, bardzo ważnym. Zapraszam do ciekawego nagrania. Dzień dobry, Lunia. Dzień dobry, Agnieszko. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jest mi ogromnie miło i cieszę się, że mogę być z wami teraz. Witamy wszystkich teraz razem wspólnie na tym nagraniu. I dzisiaj, tak jak mówiłam, bardzo ważny temat, bardzo ciekawy, koherencja serca. Z góry dziękuję, Lunia, że go dla nas przygotowałaś, bo warto jest mieć tą wiedzę. A my Ciebie już znamy, szczególnie z takich dwóch tematów, które nam przybliżyłaś, bo mieliśmy wspaniałe, świetne nagranie o oddechu, ponieważ Ty jesteś z zawodu śpiewaczką i też profesorem śpiewu, ale też dajesz kursy oddechu, bo jest to związane z Twoim zawodem. A drugi temat, który nagrałyśmy wspólnie, to było o medycynie germańskiej, czyli jak radzić sobie z naszymi emocjami i uczuciami. No i zobacz, jak to wszystko się łączy, bo chyba metoda koherencji serca i cała wiedza ma wiele wspólnego właśnie i z uczuciami, ale przede wszystkim też i z oddechem. I Ty nam to wszystko wytłumaczysz dzisiaj, ale wpierw chciałam się Ciebie zapytać, dlaczego taki temat z Twojej strony, koherencja serca, i gdzie zdobyłaś tą wiedzę, żeby dzisiaj tak wspaniałomyślnie się z nią z nami podzielić? Otóż, Agnieszko, z przyjemnością odpowiem na to pytanie, gdyż oddech, praca nad oddechem to temat, który był cały czas obecny w moim życiu jako śpiewaczki operowej i nadal jest obecny w moim życiu profesjonalnym jako profesor śpiewu. Śpiewu, emisji głosu, no i pracy z oddechem. Nie możemy śpiewać zawodowo, jeśli nic nie wiemy na temat oddechu, jeśli nie panujemy nad oddechem. A więc oddech, można powiedzieć, jest bazą lekcji śpiewu. A koherencja serca to panowanie nad lękiem i stresem poprzez oddech. Z natury jestem bardzo dociekliwa. Szukam wiele rzeczy, wiele informacji, szczególnie na temat śpiewu, na temat oddechu, lecz w myśl powiedzenia im dalej w las, tym więcej drzew, jest nieuniknione trafić na, bym powiedziała, ramifikacje, na odgałęzienia tego, co dotyczy oddechu i natrafiłam na koherencję serca. Dlatego dzisiaj mam przyjemność podzielić się z wami tym, co się dowiedziałam, co odkryłam, co poznałam i co doświadczam. Wspaniale. I zobacz, i to jest dokładnie to, koherencja serca, która jest związana z oddechem, ale też tak jak powiedziałaś, pomaga nam w radzeniu sobie ze stresem, z naszymi uczuciami, więc te dwa tematy, medycyna germańska, jak stres i emocje, odczucia wpływają na nasze zdrowie, jak oddech może nam też w tym pomóc. I koherencja serca to takie połączenie, prawda, jak gdyby tych dwóch metod, ale i o wiele, wiele więcej. Więc opowiedz nam. Absolutnie. No więc może rozpocznę od wytłumaczenia słowa koherencja. Koherencja to spójność, to harmonia, to współpraca. Tutaj mamy do czynienia z koherencją serca, czyli chodzi o jakąś spójność serca. Natomiast serce postrzegane było jako pompa, która przetłacza krew. Natomiast dzisiaj wiemy znacznie więcej, że jest to drugi mózg. Serce posiada swój system nerwowy, swoje synapsy, neuroprzekaźniki.
zrobiono eksperyment opisany w 2004 roku przez doktora Rolin McCraty z Instytutu HeartMath w Kalifornii. W doświadczeniu wzięło udział 26 osób, które siedziały przed ekranem. Każda osoba była odseparowana jedna od drugiej i podłączona do urządzeń, które badały pracę mózgu, serca, ciepłotę, temperaturę, reakcję naszej skóry. A chodziło o obserwowanie obrazów, które wyświetlano na ekranie. Było około 30 obrazów o tematyce raczej spokojnej i 15 o wywołujące bardzo silne emocje. Te obrazy pojawiały się w sposób niekontrolowany, gdyż wybierał to komputer, tak? Więc mogły być obrazy, które się powielały o silnym zabarwieniu emocjonalnym lub spokojne. Jaki był rezultat tego eksperymentu? Był zaskakujący. Przede wszystkim dowiedziono, że serce reaguje znacznie szybciej, na kilka sekund szybciej niż mózg, na ukazany obraz. Serce reaguje zanim ten obraz się pojawi, czyli kaptowało tą informację znikąd, z przestrzeni. I więc serce kaptuje najpierw informację, a następnie przekazuje do mózgu. Ta współpraca serca z mózgiem nazywa się spójnością serca i to jest ta koherencja serca. Jednak jest warunek. Warunkiem jest, że my jesteśmy w stanie błogości, w stanie upojenia, radości, inaczej mówiąc, w stanie alfa. Natomiast kiedy jesteśmy zdenerwowani, w stresie, wtedy ta współpraca serca z mózgiem jest zakłócona. I wtedy podejmujemy decyzje, które ja mówię zawsze, że są bez głowy, mimo że pracujemy tylko i wyłącznie głową. Są to decyzje, które często żałujemy później. Są to słowa, które wypowiedzieliśmy, jakieś dokumenty podpisaliśmy, czy zrobiliśmy coś, czego później żałujemy. Dlatego, że nie było tej współpracy serca z mózgiem. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale w dzisiejszym życiu jak utrzymać ten stan błogi, abyśmy żyli w tej koherencji? Gdyż w momencie, kiedy jesteśmy, ja tutaj przygotowałam taki wykres, kiedy jesteśmy w stresie, to nasze serce bije właśnie w ten sposób. Można powiedzieć, raczej tutaj, tu jest stres. Można powiedzieć, że jesteśmy, że to jest taki chaos, to się nazywa chaos rytmu serca. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? To jest dobrze. To jest dobrze w tym sensie, że wykazuje, że nasze serce ma zdolność adaptacji do sytuacji. Czyli nawet jak ja mówię o rzeczach przyjemnych raczej, tak, to moje słowa mają zabarwienie emocjonalne, I moje serce dostraja się do tych emocji, do moich słów. Ale to samo dzieje się z osobami, które mnie słuchają. Również ich serce, tak. Tu chodzi o to, co my słyszymy, co my widzimy. Nasze serce się dostraja. Cały problem polega na tym, aby nie pozostawać w tym chaosie, a żeby wyjść z tego chaosu i żeby to, co widzimy na ekranie, bo to jest obraz, który możemy widzieć na ekranie, kiedy kontrolujemy serce, żeby ta amplituda stała się coraz większa. I tą amplitudę nazywamy zmiennością rytmu serca. A więc chaos rytmu serca, powtarzam, jest to adaptacja, zdolność adaptacji naszego serca do sytuacji, do tego, co widzimy, co słyszymy, co mówimy, ale całość polega na tym, aby nie pozostawać w tym chaosie, tylko aby wyjść z tego, aby amplituda się zwiększyła, zwana zmiennością rytmu serca i aby doszło do
koherencji serca, czyli tej spójności pracy, tutaj wychodzimy, prawda, tu wydalamy nasze emocje i wchodzimy w koherencję serca. To tak narysowałam troszeczkę amatorsko, ale po to, żeby widzieć, w czym rzecz. Czyli kiedy wchodzimy w stan koherencji serca, to amplituda jest bardzo duża i jest jednolita, jest w harmonii. Ktoś może powiedzieć, dobrze, ale teraz jak wejść w ten stan koherencji w życiu, jakim mamy? Wypadałoby zacząć od początku, tylko że nie wiem, gdzie jest ten początek. Kiedy przekierowano naszą uwagę na zewnątrz nas i kazano nam szukać wszystko na zewnątrz, i metody, i sposoby, i remedium, no cokolwiek. Zauważmy, podczas kiedy my mamy remedium wewnątrz nas, dokładnie, które jest gratisowe i które nie wymaga wysiłku, nie wymagało wysiłku. Zaraz wytłumaczę. Oczywiście na zewnątrz ja też zaglądam, też czytam książki, też konsultuję różne metody, ale całość polega na tym, aby być świadomym, że to, co znajdujemy na zewnątrz, kosztuje nas nie tylko finansowo, wysiłek finansowy, ale również... Tak, nasza aplikacja, wejście w to, my musimy, zawsze jest to obwarowane jakimiś pryncypiami, zasadami, dobrze, ale musisz to robić o tej samej godzinie, albo musisz mieć miejsce, musisz mieć czas. Ciągle powtarzam słowo musisz. Jest coś wymagane, aby to, co nam się proponuje, zdało egzamin. Podczas kiedy my mamy narzędzia naturalne, a jest nim oddech i jest nim kreatywność. O kreatywności już mówiłam w moich podcastach i zapraszam serdecznie. Są dwa. Jeden podcast to kreatywność, drugi kreatywność a sztuczna inteligencja. Powiem tylko tyle, że kreatywność według mnie to najlepszy sposób, aby nie poddać się depresji lub wyjść z depresji, a szczególnie ze stanu burnout, czyli wypalenia profesjonalnego. Natomiast powracam do oddechu. Przypomnę, że oddech w koherencji serca to ten oddech, gdzie biorą udział trzy elementy, czyli jest nos, wdychamy przez nos, wydychamy przez usta. Trzy elementy, trzy organy pracują. Mamy przeponę, który współpracuje z mięsieniem podbrzusznym, to jak również szczęka musi być luźna. To wszystko wykładam na moich zajęciach z świadomego, głębokiego oddechu. I teraz, kiedy spowolnimy oddech i wydłużymy oddech do 6 oddechów na minutę, czyli chodzi o 5 sekund na wdech, 5 sekund na wydech, to przypominam, że serce dostraja się do naszego oddechu, czyli spowalnia. A po 5 minutach przekazywana jest informacja do centralnego układu nerwowego o neutralizacji emocji i o koncentracji. Czyli jest to doskonały wstęp do medytacji. To jest ten właśnie oddech, który my możemy robić, kiedy tylko chcemy, ile razy chcemy w ciągu dnia, bez skutków ubocznych. Doktor David O'Hare, który właśnie bardzo szeroko pisze na ten temat w swoich książkach, bardzo przystępnie zresztą, mówi, że niestety skutki takiego, to znaczy efekt takiego oddechu nie jest stały. Musimy go powtarzać. Więc w normalnym, kiedy mamy bardzo duży stres, efekt takiego ćwiczenia 5-minutowego może trwać 2 godziny, 3 godziny, a nawet do 4 godzin, jeżeli nie mamy dużego stresu. Czyli według niego wypadałoby oddychać 3 razy na dzień, jeżeli mamy stres, 4 razy na dzień, po 5 minut. Czyli 5-6 oddechów na minutę to jest... 6 oddechów na minutę, tak. I to jest właśnie ten moment, kiedy dochodzi do tej synchronizacji mózgu z sercem, tak? Tak. Kiedy osiągamy to uspokojenie, powinniśmy to robić przynajmniej przez 5 minut, to uspokoi nasze emocje, nasz stres, wpłynie na stres, no i właśnie nas wycisza i doprowadza do tego efektu, który chcemy mieć, koherencji,
czyli połączenia mózgu z sercem, kiedy doprowadzamy się do tej równowagi. Efekt trwa kilka godzin, tak? 3-4 godziny. Tak. I tak jak mówisz, wdech nosem, czyli taka podstawowa technika, 5 sekund i wydech 5 sekund. Ustami. 5 sekund. Tak, ja wprowadzam jeszcze do tego, według mnie oddech, normalny, spokojny oddech jest czterofazowy, czyli jest wdech, bezdech na pełnych płucach, wydech, bezdech na pustych płucach, pauza, o którym jeszcze szerzej mówię na moich zajęciach. Jest to bardzo ważne, żeby doszło do wymiany krwi i do jej oczyszczenia. Te bezdechy są bardzo ważne. Tak. I jeszcze tylko wspomnę, że praca nad bezdechami właśnie w tym oddechu, to jest też praca jakby praca w tym systemie autonomicznym, do którego my nie mamy wstępu, ale jeżeli świadomie będziemy pracować nad takim spowolnionym oddechem i nad bezdechami, to nas chroni przed bezdechami nocnymi. Czyli tak jak pięknie powiedziałaś, to narzędzie, które mamy, jest naszym niesamowicie mocnym narzędziem jak oddech, no i przy okazji też kierujemy uwagę do środka, tak? Wchodzimy do naszego wnętrza, podczas gdy w świecie, który jest zewnętrzny, często chaotyczny i zawsze nas doprowadza do stresu, kiedy my przez oddech kierujemy tą świadomość, uwagę do naszego wnętrza, wprowadzamy się automatycznie w harmonię. Ile to ma impaktu na wielu poziomach, po prostu takie świadome oddychanie. Bardzo obszernie opowiadałaś o tym właśnie w naszym odcinku o właściwym oddechu, oddychaniu. Masz tutaj ogrom wiedzy i tutaj tłumaczymy tą teorię koherencji. To jest bardzo ważne, żeby właśnie, tak jak powiedziałaś, kilka razy na dzień, 2-3 razy w ciągu dnia zatrzymać się na kilka minut i zrobić taki podstawowy oddech. Idealnie to jest tak, jak ty tłumaczysz, czyli 5 sekund bezdech, 5 sekund bezdech, 4 fazy. 4 fazy. Tak. Najlepszą koherencję serca utrzymują dzieci. I tutaj troszeczkę się zatrzymam, gdyż zaobserwujmy, jak reagują dzieci. Kiedy dziecko coś chce i nie otrzyma tego, to zaczyna się złościć. I on jest wtedy w tej fazie. On jest we wściekłości. Ono się buntuje, ono chce otrzymać, ono krzyczy. No ale w pewnym momencie wie, że rodzic postawił na swoim i nie otrzyma tej rzeczy czy tej. Tak? W związku z czym czasami dzieją się piękne rzeczy za naszymi plecami. Takie dziecko zaczyna kopać nóżkami w powietrzu czy do nogi od stołu. Pokaże nam język wtedy, kiedy nie patrzymy na niego. I ono czasami robi takiego tygrysa. Tak by nas chciał zdrapać, tak by nas chciał zniszczyć. Co się dzieje wówczas? Dziecko eliminuje, wchodzi już w tą fazę ze stresu, wchodzi w fazę eliminowania emocji. I kiedy już tak nas tam zadrapie, wydrapie, wygryzie, pokaże nam język, już tak on w tym momencie on usuwa emocje z siebie. I w tym momencie, kiedy rodzic odwróci się i powie: a, kochanie, chciałbyś może jakiś deserek pyszny, jakiś lód, czy jeszcze coś? I co się dzieje? Dziecko: no właściwie, dlaczego nie? Wchodzi natychmiast w koherencję serca. Może to akurat tak bajkowo nie wygląda, jak ja to mówię, ale plus minus tak wygląda, że dziecko już w tym momencie zamyka drzwi temu, co było, tej wściekłości, tego niezadowolenia, i natychmiast jest w pełni w koherencji serca. Czyli jest w stanie błogości, przyjemności, dostał ten swój deser, prawda? On już nie myśli o tym, co było. On zamyka furtkę, podczas kiedy my trzymamy na żołądku, na wątrobie to, co powiedziałeś, to, co zrobiłeś, nie trawię, leży mi na żołądku czy na wątrobie, i my bardzo rzadko wchodzimy w tą koherencję. My ciągle jesteśmy w stresie, my to utrzymujemy. I właśnie na ten temat bardzo pięknie mówi dr Tal Schaller, szwajcarski lekarz z kantonu francuskiego, który już od ponad 40 lat... Medycyna integralna, takich kochamy. Medycyna integralna. Tak, piękna istota, piękny człowiek, który od ponad 40 lat uczy
przekazuje swoją metodę robienia tygrysa. Tak jak to robią dzieci. A więc dr Talschaller mówi tak. W wieku około 3 lat, dziecko słucha tylko siebie. Ono jest w stałej koherencji serca. Ono siebie słucha, ono jest w stałym połączeniu ze swoim wyższym ja. Tutaj właśnie chciałam powiedzieć, że kiedy ja chodziłam do szkoły, uczyliśmy się, że atom, jądro atomu to jest zagęszczona materia. Dzisiaj wiemy, że jest to zagęszczona energia, zagęszczone światło. I my jesteśmy też tym zagęszczonym światłem. I kiedy jesteśmy w koherencji serca, w tym stanie błogości, czy stan alfa, medytacji, to my jesteśmy połączeni właśnie z tym naszym wyższym ja, z tą istotami świetlistymi, świetlnymi, które nam pomagają. I wtedy życie jest łatwiejsze, spokojniejsze. A więc powrócę do tego dziecka, 2-letniego, 3-letniego, i ono, jeżeli mu coś, że tak powiem, nie spasuje, to bez względu na to, gdzie się znajduje, czy jesteśmy w sklepie z nim, czy jesteśmy w jakiejś sali, nawet koncertowej, bo i takie widziałam osoby, które przyprowadzają ze sobą takie małe dzieci, czy jesteśmy w biurze, czy może na mszy w kościele, jeżeli coś nie gra takiemu dziecku, zaczyna płakać. Każdy rodzic wie, że zrobić to, to go jeszcze bardziej rozdrażnia. Ono będzie jeszcze bardziej krzyczało. My możemy mu mówić, uspokój się, cicho. Nie, wtedy będzie pełną buzią krzyk i z wielkim wrzaskiem wychodzimy z tego kościoła, czy z tej sali, czy z tego biura. Dlatego, że dziecko w tym wieku słucha tylko siebie. Natomiast w wieku już 4-5 lat rozwija się intelekt i tu już możemy powiedzieć cichutko, uspokój się, idziesz do szkoły, masz siedzieć spokojnie, nie wolno rozmawiać, nie wolno szaleć, tańczyć. Musisz. Cały czas powtarzam to. I co mówi dr Schaller? Zachowując się w ten sposób, no oczywiście należy dziecko nauczyć savoir-vivre mimo wszystko, ale to jest też przekazanie informacji, masz się zachować tak, jak mnie zrobiono, jak ja też byłem tak jak ty i też musiałem się uspokoić, musiałem wejść w tą formę tego dobrze zachowującego się człowieka w społeczeństwie. Ale jeżeli my mówimy uspokój się, nie wolno rozmawiać, kiedy jesteś w klasie, ale też w innych sytuacjach, to dziecko kumuluje w sobie emocje i te emocje będą narastały, bo w ciągu życia ciągle będzie coś, czego nam nie będzie wolno robić. I my będziemy spychać te emocje coraz niżej, ponieważ w ustach mówię zawsze jest mało miejsca, więc połykamy emocje. I one rosną do takiego rozmiaru, i tutaj się kłania medycyna germańska, że kiedy ośrodek w mózgu zawiadujący danym organem już będzie prawie pełny tej informacji negatywnej, tych emocji, wtedy mózg wydaje polecenie, uzdrowienie, no i wtedy się deklaruje choroba. A w ciągu życia my kumulujemy bardzo dużo tych emocji. Dlatego często choroby deklarują się w późniejszym wieku. Nie robimy tygrysa. Nie oddychamy, bo zapomnieliśmy oddychać. Tylko musimy zamknąć buzię i nic nie mówić. Przejść ponad wszystko. A jak taka dorosła osoba może robić tego tygrysa? Właśnie, do tego dochodzi dr Talschaller, mówiąc właśnie, że w ten sposób to dziecko rośnie i tworzy się takie błędne koło, bo my gromadzimy stres tak w sobie, i ten stres powoduje głód emocjonalny, więc zaczynamy chrupać sobie dużo rzeczy, ale nie tylko. Często jest to połączone z przybraniem na wadze lub zadeklarowaniem się jakichś cierpień, choroby. Bierzemy medykamenty, ale też zatruwamy się żywnością, bo nie trzeba ukrywać. Większość tego, co nam się oferuje, jest to żywność albo martwa, albo zawierająca bardzo dużo dodatków, które nam szkodzą na zdrowie. I
I to powoduje, my staramy się z tego wyjść, ale nie wychodzimy, bo my znowu wpadamy w stres, bo w młodszym wieku chcemy utracić wagę dla sylwetki, a w starszym wieku dla zdrowia, ale nie zawsze nam się to udaje. No i to błędne koło się kręci, podczas kiedy my możemy zrobić tak jak dziecko, tygrysa. A więc już podaję dwa narzędzia, tygrys i oddech. Tygrys to jest uwolnienie natychmiastowe emocji. Tylko jedna osoba dorosła może zrobić tygrysa bez konsekwencji. To jest klaun. Tak długo, jak długo ma na sobie ubranie klauna. Podczas kiedy, jeśli zdejmie ubranie klauna, no to niestety już nie może robić. Wyobrażasz sobie społeczeństwo? Nałożą kaftan. Gdyby tak każdy w każdym biurze na ulicy robił tygrysa, no to nałożą nam kaftan bezpieczeństwa, no i skończy się. Ale doktor Tarschaller mówi, można zrobić tygrysa, wychodząc w ustronne miejsce. Czy to do łazienki, czy to do toalety, czy to do pokoju. Zbliżamy się do świąt. Będą bardzo często zakrapiane procentami. Rozwiązywać nam się będą języki. Temperatura może się podwyższyć, więc będą emocje. To teraz wiemy, co mamy robić. Wyjść i zrobić tygrysa. Doktor Tarschaller mówi, że potrzebne jest 30 do 40 sekund robienia tygrysa, bo tu nie chodzi o robienie tygrysa, chodzi o wydalenie emocji, tych, których żeśmy skumulowali. I teraz po tych 40 sekundach już jesteśmy uwolnieni. Co się dzieje? W tym momencie zamyka się nasza lewa półkula. To jest, ja ją nazywam taką szczekaczką, która szybciej powie niż pomyśli. Otwiera się prawa półkula, która jest bardzo wolna w reakcji. I w tym momencie my łączymy się z naszym wyższym ja, z przestrzenią kreatywności, z nieograniczoną przestrzenią kreatywności. Łączymy się z naszym wyższym ja, z istotami świetlistymi. Także 40 w tym momencie sekund już... robienie tygrysa, tak? Tygrysa. 40 tak sekund. Ma... Tak, 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 tak. Z tym, że my wcale nie musimy krzyczeć. Warczymy. Nie. Wcale nie musimy krzyczeć ani warczyć. Tylko drapiemy. Tylko drapiemy i w ciszy możemy to zrobić. Tak jak to mówi doktor Tarschaller. Opowiadał w jednym z nagrań, że było to około 40 lat temu, był w Nowym Jorku, miał wykład właśnie między innymi na temat tego tygrysa, na którym uczestniczył komisarz, który prowadził rozmowy między przedstawicielami Palestyny i Izraela. Na drugi dzień, no, po tym wykładzie, komisarz prowadził te pertraktacje, na które było przeznaczone 5 dni. Wspomniał o tym tygrysie, i postanowił wykorzystać to, jeżeli to rzeczywiście działa. Wychodził dziesiątki razy do toalety, czyli przerywał rozmowy, bo miał potrzebę wyjścia do toalety, a co tam robił, to już była jego sprawa. I on właśnie robił tego tygrysa. I okazało się, że na koniec dnia przedstawiciele tych krajów doszli do porozumienia, więc nie wykorzystano 5 dni i podali sobie ręce. Doktor Tarschaller mówi, że nie tylko możemy uwolnić się od naszych emocji, ale zrobić to, czego inni nie potrafią. Więc jeżeli jesteśmy obecni przy jakiejś kłótni, na przykład, w której nie bierzemy udziału, więc siłą rzeczy my pobieramy te emocje, my je mamy, nie czujemy się niekomfortowo, prawda? Najchętniej to byśmy uciekli z tego miejsca. A więc pobieramy te emocje. Doktor Tarschaller mówi, dobrze jest być empatą, ale trzeba mieć instrukcję obsługi, jak się pozbyć tych emocji. I właśnie tą instrukcją obsługi jest robienie tygrysa. Więc to, jeżeli się ktoś kłóci, my możemy wyjść i zrobić tego tygrysa. I w ten sposób uwalniamy siebie od emocji i uwalniamy innych. Naszą stroną empaty, stroną poprzez miłość bezwarunkową.
Obawiam się, że w te święta często łazienka może być w naszych domach zajęta teraz. Może to być też pokój, w którym jesteśmy sami. Nie ma gości. Nie ma skorzystamy gości. Na pewno, dobra rada. A więc ktoś może powiedzieć, co ta Lunia opowiada, jakieś tutaj mam strugać wariata, jakiegoś pajaca. Więc ja powiem tak. Słuchajcie, połóżcie na wagę. Na jedną stronę struganie tego pajaca, robienie tego tygrysa, a na drugą stronę ja to robię świadomie. Ja wiem, dlaczego ja to robię. Ja chcę uwolnić emocje, to wszystko. I każdy sposób jest dobry, który funkcjonuje. Podczas kiedy na drugą szalę położymy te emocje, które my kumulujemy w sobie, które jednego dnia nam wyjdą bokiem w postaci choroby. Którą wybieracie? Ja wolę strugać pajaca i pozbyć się emocji. Świetna metoda na uwalnianie emocji, na odpinanie emocji, bardzo oryginalna. Będziemy robić tygrysa, ale to jest prawda, to jest też udowodnione, że to może funkcjonować, więc korzystajmy. Lunia, podałaś nam, żeby wprowadzać się właśnie w koherencję serca, no metodę właśnie takiego świadomego oddechu, uwalnianie emocji przez właśnie robienie tygrysa, świetna metoda, ale czy są jeszcze jakieś inne sposoby, których możemy używać świadomie, żeby właśnie wprowadzać się w ten stan harmonii, kiedy jest ta spójność naszego mózgu razem z sercem? Ja bym powiedziała, że wszystkie metody, które zdają egzamin, są dobre. To może być medytacja, to może być joga, to może być taniec, to może być wszelka kreatywność. Wszelka kreatywność, kiedy kreujemy naprawdę, a trzeba powiedzieć, że kreatywność to jest bycie sobą, to jest wypowiadanie się w swoim imieniu. Wtedy my łączymy się z tą przestrzenią, ze swoim wyższym ja, z przestrzenią wszystkich możliwości, nieograniczonych możliwości. I wtedy możemy prawdziwie bawić się życiem, a wtedy nikt nie będzie miał dostępu do nas. Lunia, pięknie, kiedy tworzymy właśnie zawsze jesteśmy w takim stanie koncentracji, w takim wyższym stanie uważności i to jest bardzo silne narzędzie właśnie używać jakichś metod twórczości, kreatywności, czy to jest pieczenie ciasteczek jakichś nawet artystycznych, czy torta, czy to jest malowanie, czy robienie zdjęć. Ja sama po sobie wiem, że jak robię zdjęcia, jestem tak skoncentrowana, jestem w takiej uważności, w takim tu i teraz, tak bardzo świadoma, że to mnie właśnie bardzo tego nauczyło, więc kreatywność jak najbardziej. Dziękuję, że o tym wspomniałaś. Wszystkie metody właśnie takiego wyciszania, jak mówiłaś, medytacja, ale też przebywanie w naturze, prawda? Kiedy jesteśmy w naturze, jesteśmy w takiej częstotliwości, która jest zgodna razem z częstotliwością naszego serca i automatycznie się synchronizujemy, no i wtedy dochodzi też do tej spójności mózg i serce. Więc korzystać właśnie z pięknej mocy natury, chodzić na spacery, patrzeć na piękno, tak, na wszystko co... A uczucia, Lunia, wytwarzanie w sobie właśnie takich nawet umyślne, wyższych uczuć, które też wprowadzają nas w tą częstotliwość, doprowadzają do synchronizacji mózg-serce. Jak powiedziałaś, empatia, ale niekoniecznie empatia, takie współodczuwanie, wdzięczność... To jest zachwyt, to jest wdzięczność, to jest wszystko, co jest połączone z kreatywnością. Wzruszenie. Przepraszam. Wzruszenie, tutaj... piękno. Zobacz, kiedy patrzymy wzruszenie. Się na coś pięknego, odczuwamy takie wzruszenie. To piękno generuje w nas uczucia, emocje, które też doprowadzają właśnie do tej koherencji. Dokładnie. Dlatego tutaj może skorzystam z okazji, zaproszę do wysłuchania mojego podcastu Mądrość Drzew. Gdyż tak jak wspomniałaś, przebywanie w naturze to jest połączenie się z tym biorytmem 0,1 Hz, który jest biorytmem naszego organizmu, naszego serca. Dziękuję, że to powiedziałaś, to jest bardzo ważne. Natura ma dokładnie taką częstotliwość i nasze serce, nasz organizm też. I to jest dla nas idealne, dlatego za każdym razem jak jesteśmy w naturze, wprowadzamy się dokładnie w tą harmoniczną częstotliwość.
Absolutnie. Szczególnie drzewa. My przechodzimy koło drzew bardzo obojętnie, ale nie zdajemy sobie sprawy, ile mają nam do powiedzenia. Zapraszam, w podcaście tylko kilka elementów ujawniam z całej masy opisanej w książce Peter Wohleben. Jest to leśnik mieszkający koło Aachen, która ma tak ogromną wiedzę i przekazuje ją w swoich książkach o drzewach. Natomiast to, co tam mówię w moim podcaście, słuchajcie, te drzewa się tak pięknie chronią przed zimą, przed silnymi wiatrami, które mogą uderzać w drzewo z siłą kilku ton. Kiedy podłoże jest podmokłe, bo jesienne deszcze powodują ten stan, że to drzewo jest mniej stabilne, a ono pozbywa się liści każdego roku. Jest to, wyczuwa moment nie tylko po temperaturze powietrza, ale przede wszystkim po długości dnia. Kiedy dzień się skraca, natychmiast już zaczyna ten proces wycofywania chlorofilu i innych życiodajnych składników do pnia i do korzeni. Wtedy liście żółkną, opadają i wtedy wiatr ma mniej, listowie może mieć ponad 1000 m2 powierzchni i więcej. Jeżeli na to by spadł śnieg, czy oparłby się wiatr, więc powali takie drzewo, wyrwie z korzeniami. Okazuje się, że drzewa komunikują przez całą siecią poprzez korzenie, a przede wszystkim grzybnia, to jest taki website pod ziemią. A ostatnią informację powiem, bardzo interesującą, że jeżeli weźmiemy tej próchnicy w obie ręce, to tam znajduje się tyle żyjątek, więcej niż ludzi na ziemi. W jednej garści. Słuchajcie, to jest tak cudowny świat. I kiedy my wejdziemy w nie, jesteśmy, synchronizujemy się bardzo szybko z tym właśnie biorytmem, który dla nas jest bardzo, bardzo potrzebny, dlatego że wejście w koherencję serca to jest zagwarantowanie sobie zdrowego życia i zagwarantowanie sobie długiego życia. Czyli takie korzyści z korzystania z koherencji serca, przebywania w tym stanie, to tak jak mówisz, pierwsza podstawowa korzyść to jest zdrowie, zawsze to wpływa na nasze zdrowie. No i taki dobrostan samopoczucia, tak? Czyli zdrowie psychiczne i fizyczne. Tak? Radzenie sobie ze stresem. My nie możemy usunąć stresu, ale możemy zmienić stosunek do stresu. I to jest właśnie, kiedy mamy narzędzia i kiedy mamy zaufanie do tych narzędzi, wiemy jak je wykorzystać, to wiemy jak sobie poradzić ze stresem. Tak, dokładnie. I zobacz jeszcze, to funkcjonuje na przykład, tak jak powiedziałaś, kiedy jesteśmy w stanie chaosu, kiedy nie ma tego harmonicznego połączenia mózgu-serce, no to podejmujemy złe decyzje, niewłaściwe decyzje, często chaotyczne, w biegu, więc tutaj jest logiczne myślenie, zwiększona koncentracja, większa kreatywność, większa intuicja, no i podejmowanie lepszych decyzji. Też są korzyści fizyczne, bo jest przede wszystkim pozytywnie wpływa to na wysokie ciśnienie, na poziom cukru, poziom cholesterolu, ale również na wytwarzanie hormonu młodości, DHEA. Mówię po francusku. Odmładza. Tak, odmładza. Jest oczywiście to sprzyjające falom alfa, o których mówię, ale alfa to jest ten stan właśnie relaksu, taki jaki mamy w medytacji. Prawda? No cóż jeszcze można powiedzieć? Panujemy tym samym nad stresem, czyli zmniejsza się poziom kortyzolu, adrenaliny. Ja myślę, że odporność w tym momencie, prawda? Tak. Poprzez oddech polepsza się metabolizm, lepsze spalanie toksyn, ale również lepsze dotlenienie nie tylko całego organizmu, ale mózgu w szczególności, lepsza koncentracja. No cóż, tego my szukamy dzisiaj różnymi metodami. A
stało się to w momencie, to tak jak ja to porównuję do mrzawki. Kiedy pada mrzawka, my jej nie czujemy, ale po godzinie jesteśmy mokrzy. Więc tak samo teraz, my po prostu jesteśmy w sytuacji, nie wiemy kiedy to się stało, że przekierowano naszą uwagę poza nas, ale dzisiaj wiemy, że żyjemy w stresie i bardzo często nie widzimy, jak z tego wyjść, jak sobie dać radę. Ja myślę, że to jest najlepszy sposób, prosty, żeby szybki, prosty, zaufać, że oddech może działać bardzo dużo. I myślę, że to jest początek po to, żeby móc pozwolić sobie na kreatywność. Gdyż przypomnę, że kreatywność jest darem od Stwórcy, który każdy ma. Tylko trzeba go znaleźć w prawej półkuli mózgowej. Niestety szkoła, edukacja uprzywilejowała lewą półkulę i jej rozwój. I wielu osób nie pozwala sobie na kreatywność, bo mówi, ja nie potrafię, ja nie mogę, ja nie jestem zdolny czy zdolna. A wystarczy pozwolić sobie na jakąś przyjemność. Jeżeli nie macie, to jest taka moja rada osobista, jeżeli ktoś nie ma jakiegoś zamiłowania, to wycisz się i zapytaj siebie, co by ci sprawiło przyjemność i rób to. Zacznij od robienia sobie przyjemności, a z biegiem czasu znajdziesz twoją kreatywność, to w czym ty się realizujesz. I ja mówię, kreatywność to jest taka prawdziwa, kiedy ty nie słyszysz telefonu, dzwonka do drzwi nie słyszysz. To jest kreatywność, no tak. A czujesz się tak cudownie. Takie tworzenie, taka kreatywność to jest właśnie jak przebywanie w medytacji, w takiej głębokiej medytacji. I to jest idealny stan. I tak jak powiedziałaś o dwóch półkulach, używamy cały czas logicznej lewej półkuli, a musimy używać obydwu, więc kreatywność wprowadza tutaj nas, że używamy obydwu w ten stan harmonii, że pracują obydwie. To samo robi oddech. Kiedy oddychamy, są ćwiczenia oddechowe, które dokładnie równoważą pracę obydwu półkuli mózgowych. Więc wtedy, jak nie jesteśmy w jakiejś przesadzie, w jakiejś dysharmonii, wszystko lepiej funkcjonuje w nas. Też tutaj, tak? Nie, przepraszam, jeszcze moment. Tutaj nie chodzi o dyskryminację jednej półkuli w stosunku do drugiej, ponieważ mamy obie półkule, powinny obie pracować. Dokładnie. W zależności od tego, co wykonujemy. A nasze społeczeństwo jest głównie lewopółkulowe, prawda? I odstawiliśmy tą stronę kreatywną, która uwalnia tą, robi pracę prawej półkuli. Najlepsza na to jest kreatywność, ale też i oddech. Oddech też tutaj świetnie funkcjonuje. Oddech to jest narzędzie, które nas wprowadza w tą kreatywność, powiedziałabym, w tą koherencję, bo w tej koherencji jest kreatywność. Ja myślę, że tutaj wszystko się łączy. Tak, a widzisz, wystarczy być świadomym tego, że po prostu mieć na uwadze, że ponieważ żyjemy w świecie takim chaotycznym i stresującym, stresogennym, więc sama myśl, że okej, wprowadzam się umyślnie w tą koherencję serca, robię medytację, idę w naturę, kreuję, robię ćwiczenia oddechowe, to już będzie miało ogromny impact na nasze zdrowie, bo wprowadzimy ten nawyk, tak? I tak jak uczyłaś tego nawyku, wprowadzenia nawyku świadomego oddechu, tak teraz takiego właśnie połączenia, koherencja serca, czyli tak jak powiedziałaś, to jest równoważenie energii, równoważenie półkul, łączenie się z naszym wyższym ja, oddech, który jest pomostem między tym, co jest świadome i podświadome, plus nasz układ nerwowy, tak, układ też sympatyczny i parasympatyczny. Tak, to jest współczulny i przywspółczulny. Tak, to wszystko możemy zrobić oddechem. Tak jak powiedziałaś, tak. Absolutnie. Genialne narzędzie. Absolutnie. Zobacz, oddech jest jedyną funkcją w naszym organizmie, no praktycznie jedyną, którą możemy zarządzać w sposób świadomy lub nieświadomy. Czyli to już jest dla nas informacja, że przechodzimy z podświadomości w świadomość, a tam, gdzie kierujemy świadomość, tam prowadzimy uwagę, tam prowadzi energię, więc i zdrowie, i światło. Cudownie to powiedziałaś. My możemy wprowadzić świadomie hiperwentylację, czyli szybko oddychać. Jest bardzo dużo adeptów oddechu Wima Hofa, tak. Czy Wima Hofa, tak? Więc tutaj wprowadzamy świadomie hiperwentylację, ale musimy wiedzieć, dlaczego ją wprowadzamy i że później, następnie musi być bezdech i to co najmniej 30 sekund, tak. Żeby nie było skutków ubocznych. Ale zobacz, jak uczyłaś tygrysa,
To też doprowadzenie się do hiperwentylacji jest takim sposobem na szybkie zresetowanie umysłu i wyprowadzenie się z jakichś ciężkich emocji. Dokładnie, dokładnie. Ale też tym samym świadomie możemy spowolnić oddech i doprowadzić do koherencji serca. Więc mimo że oddech jest zawiadywany tym systemem nerwowym autonomicznym, do którego normalnie nie mamy wstępu, to tutaj jest ten mały wyjątek, właśnie panowanie poprzez nasz oddech. Świadomie możemy go przyspieszyć lub spowolnić i wejść w koherencję serca. Nie możemy tego zrobić z akcją naszego serca, ale możemy to zrobić z oddechem. I ja na własnym przykładzie Wam zaświadczam, że można spowolnić akcję serca przez spowolnienie oddechu i przez świadomy oddech. Ja się często dzieliłam z tym tutaj na kanałach, że jestem byłą zdiagnozowaną na tachikardię i miałam mieć to przez całe życie. I to, co mi pomogło wyjść całkowicie z tego, nie brać leków do końca życia i nie mieć więcej ataków tachikardii, to była właśnie praca z oddechem. I robię to do dzisiaj. Przez to się nauczyłam jogi, która nauczyła mnie ćwiczeń oddechowych i zaczęłam używać oddechu, nie nazywając tego wtedy koherencją serca, ale to była joga, więc robi to dokładnie to samo. Kiedy tak uspokoiłam serce i tak wpływałam na serce, że kolejne dodatkowe korzyść z pracą właśnie z oddechem, z koherencją serca, to jest całkowita poprawa naszego zdrowia, jeśli chodzi o serce, bo tutaj no, ja się wyleczyłam w ten sposób, to był najgłówniejszy sposób na uzdrowienie się z tachikardii poprzez oddech, przez świadomy oddech i wprowadzanie się w taką wizualizację, medytację, czyli kierowałam ten oddech uwagą do mojego serca. Tam, gdzie kierowałam uwagę do mojego serca, czyli sprowadzałam z mózgu świadomość do mojego serca, tam szła świadomość, tam szła koncentracja, zdrowie i energia. I możemy to robić z każdym organem. Każdy organ, który wymaga od nas jakiejś uwagi, pracy, nas boli, też wprowadzamy tam świadomość, oddech w to miejsce, wizualizując. Cudownie to wytłumaczyłaś. Dziękuję Tobie. Gratuluję Ci. A ja Tobie, bo to jest wielka pasja Twoja i masz wszechstronną wiedzę. Moją pasją jest właśnie zdrowie. Bardzo dużo też uczyłam się oddechu przez jogę. Ale jeszcze się o coś Ciebie wypytam, bo czy też możemy się wprowadzać w taką ciekawą, dobrą częstotliwość, używając głosu, bo to jest dźwięk, jesteś śpiewaczką, więc na pewno możesz nam tutaj też dać jakąś informację na ten temat. Absolutnie. Jak to działa? Tak jak już powiedziałam wcześniej, że oddech jest bazą lekcji śpiewu. Oddech jest bazą śpiewu i my możemy wprowadzić się w taki relaks, mrucząc lub mrucząc na pół otwartych ustach. Nie musimy mruczeć jakiejś tam piosenki. To może być, co nam się po prostu żywnie podoba. Może to być jakiś odgłos wiatru czy czegokolwiek, więc takie mruczenie rozluźnia całkowicie nasz organizm, nasze ciało. Najlepiej usiąść sobie w fotelu, rozluźnić się i zacząć mruczeć. Tak, to jest czyli wszystko, mamy tygrysa, mamy kotka. Fajnie. Co chcemy, możemy mruczeć, możemy oddychać, pójść na spacer, czyli tych możliwości jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo, tylko my ich nie doceniamy. Tak mi się wydaje. Bo mówimy, no to jest tylko to jest za darmo, to jest tak. Nie, nam zawsze potrzeba czegoś, co wymaga dużo wysiłku. Czy to finansowego, czy fizycznego, jakiejś aplikacji, jakichś urządzeń. Podczas kiedy wszystko jest w nas, absolutnie. Z radością odkrywam te możliwości, które my mamy w sobie, że my tak na dobrą sprawę nawet nie potrzebujemy budzika. No tak. Nie potrzebujemy budzika. Kiedy pracujemy właśnie nad tym oddechem, 5 sekund na wdech, 5 sekund na wydech, moi uczniowie nie potrzebują budzika. Dodatkowo. Mają korzyść. To wszystko w sobie. Obudzimy się na czas. Da się. Lunia, no fantastycznie, jesteś wszechstronna, masz niesamowitą wiedzę, to jest bardzo miłe z Twojej strony, że tak hojnie się nią dzielisz z nami, przekazujesz tyle informacji, to jest bardzo ważna wiedza. Wszyscy tutaj w tym świecie jesteśmy nastawieni na właśnie pracę umysłową, stawiamy na nasz mózg, to on ma neurony, to on zawiaduje wszystkim, to on ma pole elektromagnetyczne, ale tak jak nam wytłumaczyłaś,
Serce reaguje wcześniej niż reaguje mózg i ma też pole elektromagnetyczne, które jest o wiele, wiele silniejsze od pola elektromagnetycznego mózgu. I to, co powiedziałeś, że kiedy czujemy innych emocje, to jest dokładnie to. My czujemy to pole elektromagnetyczne, które oni wytwarzają, które nie jest widoczne, ale są te częstotliwości i my to odbieramy. Więc tak? Serce wytwarza to, co udowodnili naukowcy w Instytucie HeartMath, że serce wytwarza olbrzymie pole magnetyczne, które wychodzi poza nasze ciało i ktoś, kto żyje w koherencji serca, jemu jest dobrze, ale ludziom, którzy są z nim, też jest dobrze. Dokładnie. Bo my odbieramy tą energię, a szczególnie odczuwają to dzieci i zwierzęta, dokładnie, które lubią być w obecności tej osoby. Tak, pole jest wtedy takie bardzo harmonijne, prawda? Też na tak, to trzeba zwrócić uwagę. Bardzo harmonijne. Tak, tak. Żyć, a nie umierać. Czyli warto jest zatrzymać się czasami w ciągu dnia, zrobić oddechy, pokreować, iść do natury, zaśpiewać, zrobić tygrysa. Zrobić tygrysa. Bawić się. Wtedy rzeczywiście możemy powiedzieć, że życie jest grą, bo coraz częściej słyszymy o życiu, że powinniśmy się bawić. No tak, w takim chaosie, w takim stresie, jak tu się bawić. Ale kiedy zaczniemy świadomie wchodzić w tą koherencję serca, to wtedy zaczynamy rozumieć, że życie rzeczywiście jest grą, że my mamy dużo mocy, a wtedy nikt nie ma do nas dostępu. Przynajmniej tak gratisowa, jak to do tej pory jest. Dokładnie. Czyli to jest taki już twój styl życia, przebywanie w tej koherencji serca, zwracanie na to uwagi. Pięknie. Słuchajcie, no, Lunia, z całego serca jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Chciałabym też ja powiedzieć, że uwagę. Uwielbiamy współpracować z tobą. Jesteś bardzo kreatywna, robisz wiele rzeczy, wiele się uczysz, wiele się dzielisz. Masz też swój kanał YouTube, na który serdecznie zapraszamy, bo tam się dzieje wiele, no, wiele, wiele ciekawych filmów publikujesz. Kanał YouTube to jest Inspire, Respire, myślnik Lunia. Podam go tutaj w opisie pod filmem. Należy tylko rozwinąć zakładkę i on tam będzie. Masz TikToka. Fajnie. Również. To się dowiedziałam. Mama Lunia Wideo, tak? Super. Mama Lunia Wideo. Tak, to był pomysł jednej podróży, kiedy super, właśnie wracaliśmy z synem z Belgii do Polski. Jechaliśmy i wtedy była taka idea, żeby podzielić się z tym, co przekazywałam moim dzieciom. I w tej chwili powstają TikToki, to od września publikuję TikToki na kanale Mama Lunia Wideo i może ale będą czy wszystkie książeczki na ten temat. No właśnie, czy wszystkie te TikToki też publikujesz na swoim kanale YouTube? Też wszystkie czyli są publikowane. Też można na kanale je znaleźć. Tak. Są spotkania. Także jeżeli ktoś. Absolutnie. Jeżeli ktoś nie jest podłączony do TikToku, nie ma tej aplikacji, to może je znaleźć na moim kanale Inspire Respire Lunia. I są spotkania, zapraszam, przy herbatce, wiele ciekawych materiałów, gdzie właśnie dzielisz się swoją wiedzą, swoimi radami. Już bardzo dużo materiałów, pięknie się rozwinęłaś. Oczywiście jest też twoja strona internetowa inspirerespire.com i tutaj oferujesz właśnie kursy czy śpiewu, czy warsztaty oddechu, więc też warto się tutaj zainteresować, ale jest coś nowego, nowa kreatywność w twoim życiu, która się pojawiła. Piszesz książki? Zaczynam. To znaczy już wcześniej napisałam książkę, którą teraz mam zamiar nareszcie wydrukować i opublikować. Są inne tematy, które się rodzą, więc tak jak już mówiłam, na bazie moich TikToków, gdyż bardzo lubię komunikować z nastolatkami, w szczególności z dziećmi, ale nastolatki są wyjątkowe, gdyż to są takie zadziorne dusze i ja właśnie lubię takie zadziorne dusze. Pojawi się książeczka prawdopodobnie już w styczniu, 4 zasady, jak uczyć się najszybciej. Wszystko będzie bazowane, ale będzie na moich publikacjach na TikTokach, ale również opatrzone pięknymi ilustracjami. W planie jest też książka, której tytuł, no myślę, że to będzie ostateczny, Człowiek powinien nauczyć się być człowiekiem. To jest temat, który mnie w tej chwili nurtuje
i prawdopodobnie zawieszę na jakiś czas od stycznia moje publikacje osobiste na YouTube, po to, żeby móc zająć się tą książką i ukończyć ją. No i może pojawią się, bo to są plany, bajki i opowieści w tym czasie. Bajki i opowieści jako książka? Nie, będą to nagrania, interpretacje wierszy, bajek czy opowieści na moim YouTube. Przypomnę też, że Lunia maluje przepiękne obrazy, które już tutaj pokazywaliśmy, i jak odnajdę na zakończenie, też pokażę tą galerię Twoich obrazów, którą dajemy zawsze na koniec naszych filmów. Także dziękuję Ci. Kreacji nie brakuje, jeśli to wszystko dzięki oddechowi, dźwiękowi, koherencji serca, no to warto. Jesteś przykładem tego, co mówisz. Dziękuję Ci, Agnieszko. Ogromnie dziękuję za zaproszenie mnie ja do dziękuję. Twojego studium. Bardzo Ci dziękujemy. Czy chcesz coś powiedzieć na koniec? Słowo zakończenia? Jedynie, co mogę powiedzieć, jeżeli będziecie żyć w koherencji serca, nikt nie będzie miał dostępu do Was. To jest najważniejszy przekaz dzisiejszego dnia. Najlepsza obrona. Ile korzyści. Warto. I takie proste. Po prostu tak, oddychać. Absolutnie. Absolutnie najważniejsze dzisiaj jako przekaz. Tak to czuję. Dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego. Ściskam mocno. Pozdrawiam. Bądźcie kochani w harmonii. Używajcie koherencji serca, nazywajcie to jak chcecie. Im więcej świadomości w naszym życiu, tym spokojniejsze, łagodniejsze, harmoniczne życie. Lunia, z całego serca jeszcze raz Ci dziękuję i Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Dziękuję, Agnieszko. Do zobaczenia.